Z Warszawy do Rygi, spoko, potem z Rygi do Moskwy, też spoko, no i nagle lądujemy w Moskwie. Ląduję ja w Moskwie. No pierwsze wrażenie takie, naprawdę liczyłem, że zobaczę całą Moskwę z góry i że zrobi to takie piorunujące wrażenie. No niestety to się nie udało, całkowicie ruch powietrzny nad Moskwą jest zakazany. Dlatego jak się przylatuje na jedno z trzech takich głównych lotnisk, ja przyleciałem na Szeremetiewo, które jest na północnym zachodzie miasta, to tak naprawdę nie przelatuje się nad samą Moskwą i nie widać z góry praktycznie niczego. Pierwsze ogólne wrażenie po wyjściu z lotniska, no lotnisko nie zachwyciło, strasznie dzikie, słabo oznaczone. Jest trochę angielskich napisów przy głównych drogowskazach, no ale nie wszędzie. Potem wsiada się za 500 rubli do Aeroekspresu, którym w 36 minut można dojechać do takiego już większego dworca kolejowego w samej Moskwie. Jak się wysiada z dworca, no to pierwszy raz uderza taka fajna rzecz, którą potem też widziałem parę razy w Moskwie, że jest taki naprawdę duży plac i przed tym placem stoi wielki dworzec, no ale niestety nie było już tak ładnie, pięknie i różowo, bo wszystko było strasznie rozkopane i potem w trakcie samej podróży z dworca metrem do miejsca, gdzie spotkałem się z moim przyjacielem Stefanem. Dawaj, buchajem! Dawaj, buchajem! Zawstrieciu, bliać? Pierwsza rzecz, na którą warto uważać, no to ruch samochodowy w Moskwie jest naprawdę strasznie dziki. Nie interesuje kierowców to, że zaraz na przejściu dla pieszych będzie zielony, tylko jak jest korek, to korek jest wszędzie. Na całym skrzyżowaniu stoją samochody, na pasach dla pieszych stoją samochody, więc... Jak się robi zielone, a kierowca nie spojrzy w lewo albo w prawo, że jest to zielone, no to może na was najechać. I to nie jest już super. Natomiast druga taka rzecz, od razu uderzająca w oczy, że przy no nieoficjalnie 15-milionowym mieście jest wszędzie tak czysto, nigdzie nie ma petów, nigdzie nie ma papierków, a naprawdę no ludzie są wszędzie. Tak. Podsumowując pierwsze dwa dni, no to można powiedzieć, że po pierwsze jest czysto, a po drugie dzikość samochodów i wszędzie ludzie. Wszędzie jest korek i wszędzie jest kolejka. Na początku chciałem powiedzieć, że chyba sportem narodowym Rosjan jest w stanie w kolejce, ale wydaje mi się, że byłoby to dosyć niemiłe. Pierwszego dnia pobytu od razu wyjechałem z moim przyjacielem Stepanem, o którym już wspominałem, na rosyjską... Radonieżski, tak mówi Stepan, w okolicach średniowiecza stoczył bitwę i tą bitwę wygrał, natomiast stracił w niej wielu żołnierzy i przyjechał w to miejsce i tutaj zaczął płakać i nagle w tym miejscu, gdzie on zapłakał i jego łzy spadły na ziemię, wybił z ziemi strumień, no i od tego czasu Rosjanie uznają to miejsce za święte. No i tak jak tutaj trochę widać, jest ich strasznie dużo, bo jest piękny, gorący dzień i jest sobota i oni przyjeżdżają tutaj po prostu z butelkami plastikowymi napełniać tą świętą wodę i się w niej kąpać. Są tu trzy cerkwie. Jedna mała jest tu. Druga nowa
którą słabo widać. A tam jest tu. Tą jeszcze budują, a trzecia jest dużo dalej i może do niej zmierzyć. Rosyjska wieś strasznie przypomina polską. Oprócz tego, że 100 km jechaliśmy 4 godziny, wyjazd z Moskwy to 7-pasmowa autostrada. Przez pierwsze 2 dni poznawałem tak naprawdę Rosję moich przyjaciół, którą oni mi pokazali. Po pierwsze, zaskakująca jest rosyjska gościnność, babcia, dziadek, rodzice Stiepana. Ja bardzo słabo mówię jeszcze po rosyjsku. Oni naprawdę mówili bardzo powoli, bardzo. W niedzielę wróciłem do Moskwy, do akademika, w którym kręcę teraz to, co mówię, nagrywam. Myślę, że zaraz przed wyjazdem zrobię osobny odcinek o rosyjskim akademiku, bo naprawdę wow. W sensie takie złe wow, niedobry wow. Kolejna rzecz, która w Moskwie rzuca się w oczy, no to są bloki. Bloki są... Niektóre niesamowite, o przeróżnych kształtach, niektóre w ogóle nieregularne, w ogóle do siebie niepasujące, tak jakby jedne były zbudowane 100 lat przed drugimi, ale wszędzie są bloki, no i tak myślę, że 80% z tych bloków no to ma minimum 10-12 pięter i no robi to wrażenie, w sensie jest to jakaś tam swoista przyjemna architektura, no te bloki mają coś w sobie, nie są wcale takie brzydkie, są strasznie zaniedbane, ale to dodaje im uroku. Z szybkich ciekawostek na dziś, Moskwa jest chyba jedyną stolicą w Europie, chociaż możecie mnie poprawić, jeśli tak nie jest, gdzie nie ma Parady Równości, o tym opowiedział mi Stiepan. Generalnie Rosjanie ponoć należą do narodów, którzy bardzo nie lubią, kiedy inni ludzie na forum publicznym pokazują po pierwsze swoją religię, jeżeli nie jest to prawosławie, i po drugie swoją seksualność, jeżeli jest to cokolwiek innego od normalnego, standardowego, w ich mniemaniu oczywiście standardowego, systemu, czyli żona plus mąż i do tego na przykład dzieci. Dlatego no, Parada Równości ponoć nie wchodzi całkowicie totalnie w grę. No i to tyle. Mam nadzieję, że podoba wam się mój pierwszy vlog, który jest tak naprawdę o niczym. No a to ruska taksówka. Tu druga. Panowie nią chętnie przewiozą przez to całe błoto, które tu jest pewnie na co dzień, a którego dzisiaj nie ma. Gdzie ja mam iść? Chyba tam. Tak.